Tu jest późny siew pszenicy. Sialiśmy po tych pomidorach. Nawet są łodygi od tych pomidorów. To było na talerzówkę siane. Nawet nie gumoszowane. Już nie wiem, czy będzie widać. Zaczyna kiełkować ta pszenica. Pszenica była z magazynu, nasza zasiana tamta, zeszłoroczna. A tu jest po tym koprze jeszcze, co był ten koper. To jest zatalerzowane i zasiana ta pszenica. To jest ten późny siew. Tu już my mamy nabytą z centrali pszenicę. Tu po ogórkach. Mały kawałek, ale była gorsza. Nie wiem, czy ta ziemia bardziej przesuszona po tych ogórkach była. Nie wiem, trudno powiedzieć. Tu były gorsze wschody. Zresztą było zasiane za głęboko. Teraz się to wyrównało. To jest tak to wygląda. To jest po ziemniakach. To jest akurat nabyta z centrali. 150 kg tam kiedyś mówiłem. Na hektar. Tak to wychodzi. Opryskane było na chwasty. Tutaj. A tu są te szerokie rzędy. Dlatego opryskane, żeby te chwasty tutaj się w tych szerokich rzędach specjalnie nie rozwijały. Tak to wygląda.